Dokończę zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość wyrażenia następującego arytmetycznego jest równa. Przepiszmy wartość tego wyrażenia i tu należy zauważyć, że nie wolno najpierw odejmować, tylko pamiętasz kolejność działań. Najpierw jest mnożenie, dzielenie. Dodawanie, odejmowanie, no i w razie potrzeby również jest potęgowanie i pierwiastkowanie. Należy również pamiętać, że tak naprawdę na samym początku robimy też nawiasy. Tutaj co prawda są nawiasy, ale w nawiasie mamy tylko jedną liczbę, więc najpierw zrobimy mnożenie. Tutaj łatwo zauważyć, że skracamy dwójki po skosie. Początkową liczbę 57 przepisujemy. Minus razy minus, wymnażamy, otrzymamy plus. No i te dwa ułamki 1 razy 3 to 3, i 7 razy 1 to 7. Nawet mamy tutaj wspólny mianownik, więc dodajemy liczniki. 5 plus 3 to 8 siódmych. Mamy odpowiedź d.